Dzień dobry drugiemu państwu. No to zaczęło się na winnicy. Cięcie tych chaszczorów. Opis. Bez tego opisu to ani rusz, bo nikt nigdy nie będzie wiedział, gdzie jaka odmiana posadzona. W tym roku trochę zmian. Zdążyłem sobie naostrzyć i wyczyścić sekatę przez ten czas. To wszystko, ta część krzaczara zostanie obcięta. No i ta łoza zostanie nagięta, żeby z niej wyrosła latorośl, która da owoce. Będzie mniejsze zagęszczenie. Poza tym tutaj już są błędy, bo tak sobie tnę na górze. Pierwszy drut tam mam na jakichś 40 cm. I wtedy na tych oczkach, z których jest już stare drewno, tu będą wychodziły sobie latorośle i owoce wtedy będą dużo wyżej. Czyli sama gałąź będzie, to stare drewno będzie niżej, natomiast latorośle będą rosły wyżej i owoce też będą wtedy wyżej. Nie będzie na nich trawy skoszenia, no i mniej rosy. Stare drewno poleci sobie do wędzarni. No i w tym roku będę miał już jak uwędzić na winorośli wędliny. Te dźwięki z tyłu kamery, które dochodzą, to nie są kosmici, tylko kaczki, które teraz biegają szczęśliwe, że już koniec zaczyna się jakaś zieleninka pojawiać. No a te wszystkie świeże łozy, które w tym roku zostawiałem, możecie sobie zerknąć. Tutaj wstawię linki do poprzednich filmów z ubiegłego roku o pozyskiwaniu sztobrów i o ukorzenianiu. Te sztobry zbierałem w grudniu w ubiegłym roku, no teraz mamy luty. Zostawiłem je na ścianie. Mam nadzieję, że nie poprzemarzały. Zobaczę, czy lepiej jest ciąć winorośl na dwa razy, czyli zbierać sztobry w grudniu, dołować, czy tam przysypywać piachem. Czy robić to na jeden raz, czyli ciąć później tylko w kwietniu wrzucić na ukorzenianie. Raz mniej do tej ściany będę musiał podchodzić wtedy. Tutaj co prawda jest jeszcze Dunaj posadzony, ale myślę, że nie będę sobie przeszkadzać. Po prostu później, jak już ta łoza się przyzwyczai do tego kształtu, przesunę ją troszeczkę w moją lewą stronę. No i tutaj jeszcze popełniłem błąd, bo pozwalałem... No tak było. Pozwalałem winorośli na to, żeby sobie, znaczy nie przyciąłem tych pędów, które szły od dołu. No jest to bez sensu. Lepiej zostawić te wszystkie latorośle, które idą pionowo do góry. Zajmuje to mniej miejsca i później mniejszy problem jest i z czyszczeniem, i z opryskiem, ze wszystkim. Więc najlepiej zostawić sobie tylko te pędy, które biją z góry pionowo. Biją z górnej części, które biją pionowo do góry, a te, które są z dołu. No chyba, że nie ma innego wyjścia, bo tak miałem w innym miejscu, że te wszystkie pączki, które były na górze, nie wybiły, natomiast te w dołu
pewno już w tym roku nie będę musiał tego tak robić. Wszystko to, co suche, leci no, jako produkt do wędzarni. A to wszystko, co jest zielone, te oczka, zostają, później będą przygotowane do rozmnażania. Teraz pięknie pocięte na trzyodcowe odcinki, włosy związane, są opisane, jak zrobić takie karteczki, które wytrzymują cały sezon. To też podlinkuję tutaj. Darmowe. Jak co roku pierwszy zostaje ścięty bagos, opisany. No i w taki sposób zostają przygotowane, odłożone teraz w jakieś miejsce, gdzie nie zdążą wyschnąć i że nie będzie za ciepło, czyli do garażu pod folię. I będą czekały na moment, kiedy ziemia na tyle odtaje i będzie na tyle ciepło, że będzie można je ukorzeniać. Będę ukorzeniał je w ten sam sposób, w jaki ukorzeniałem w ubiegłym roku i dwa lata wcześniej. Też będziecie mogli zobaczyć sobie na filmie. A ja lecę obcinać winorośl dalej. W czasie, którego absolutnie nie chce mi się mierzyć, bo robiłem to z przyjemnością, część winniczki została ogolona. A tak leżą przygotowane młode roślinki na przyszły rok.